Witam Was w moim nowym, własnym mieszkaniu, które w tym momencie warte jest 1 000 000 złotych, a może nawet odrobinę więcej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak teraz żyję i jak teraz mieszkam. Opowiem Wam też o kilku naprawdę drogich, ale zarąbistych gadżetach, które tu kupiłem. Teraz dla przykładu widzicie mnie z mojego odkurzacza, który ma wbudowaną kamerę. Pokażę Wam również kilka ładnych i naprawdę użytecznych rzeczy, które zrobiłem tymi rękami. Oraz mój wypasiony gaming room, który czeka za tymi drzwiami, ale po kolei. Chodźcie, a właśnie, będzie też unboxing gadżetów, bo zamówiłem kilka na dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o łapie, subie, a teraz lecimy po kolei. Oto moja sypialnia. Zaczynam od niej, bo w tym pomieszczeniu chyba jest najmniej do pokazania. Jest mała, przytulna, klimatyczna, jak widzicie mam z tyłu pomarańczowe lampki, doświetlone lamele i meble, które były robione na zamówienie. Podobnie jak jakieś 80, może nawet 90% mebli w tym mieszkaniu. Wszystko na wymiar. Naprzeciwko mnie znajduje się duży telewizor, na którym oglądam sobie chińskie bajki, jak idę do spanka. Tutaj mam lampki, które wyłącza się tym albo tym przyciskiem. Kontakty z obu stron, żeby móc sobie podłączyć lapka albo telefon. A, i co ważne, spójrzcie na te lampki. One mają drewniane wykończenie, podłoga również jest drewniana i jest to prawdziwe drewno. I mam też lampę z drewnianym akcentem. Uwaga! Nie, dobra, tego nie będę robił. Chodźcie dalej. Czas na łazienkę. Tylko zanim do niej wejdziemy, to ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę małe pomieszczenie, które przed remontem wyglądało tak, jak widzicie w tej chwili na ekranie. To jest stan surowy, zanim w ogóle zaczęliśmy tutaj cokolwiek robić. A teraz prezentuje się właśnie tak. I wydaje mi się, że w tym momencie łazienka wygląda o wiele lepiej. Przyszła taką delikatną remontową metamorfozę. Tutaj jest moje lustro do make-upu oraz lampki ozdobne. Kiedy robię sobie, wiecie, na przykład taki make-up pod kamery, tak jak teraz mam, czyli taki, żeby się nie świecić od lamp, no to na ogół używam tylko tego lustra. Mam jeszcze jedno oświetlenie, gdyby mi było za ciemno, o, to mogę sobie puścić tak. No i po kolei, co my tutaj mamy? Ale zgaszę je, bo bez tego lepiej wszystko wygląda. Na dole jest pralka z funkcją smart. Ja ogólnie mam strasznie dużo smart rzeczy w tym domu. O tym opowiem Wam za moment. Tutaj mamy suszarkę, która jest do kompletu z pralką. Jak widzicie, tutaj szapeczka na jakąś tam chemię, papiery i tak dalej, i tak dalej. No dobra, nie ma tu największego porządku, lepiej to zamknijmy. Idąc dalej, białe porcelanowe krzesło z dziurką, znacie temat, prawda? Tu natomiast mamy coś, z czego pachnie o wiele ładniej, bo jestem strasznym freakiem, jeżeli chodzi o perfumy. To jest aktualnie ta biedniejsza kolekcja, bo wiele z nich mi się wyczerpało. O, to są na przykład moje ulubione perfumki na wieczór, te czasami sobie lubię w ciągu dnia, te kiedy jest wiosna, mają taki sobie... że zapach, czy ja mogę dalej je lubić? Dobra, do wiosny może wytrzymają. Biała umywalka, szapeczka z drewnianym laminatem, podobnym do tamtych płytek. Bardzo ciężko było to zmeczować, ale na szczęście się udało. I co do wykończenia łazienki, wszędzie mam czarne akcenty. W ogóle w tym całym mieszkaniu jest dużo czerni, co bardzo mi się podoba, bo jest tak strasznie męsko. Przynajmniej według mnie, dajcie znać w komentarzach, czy według Was to mieszkanie wygląda jak typowy man cave, bo taki miałem zamiar. Dalej, tutaj sobie leżą jakieś podświetlone kosmetyki, tutaj wanna, tutaj kabinka taka półotwarta do prysznica i... No co, łazienka, całkiem ładna chyba łazienka. A, jeszcze jedno, to drobiazg, ale zazwyczaj macie w łazienkach takie plastikowe, ratanowe kosze. Mi udało się znaleźć drewniany i to szary, który pasuje mi tutaj idealnie. I ładnie też chyba wygląda, chyba ogólnie taka dość spoko łazienka. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz do mojego przedpokoju. Tutaj jest gaming room, który zostawimy sobie na później, bo tam naprawdę jest co pokazywać. A co do przedpokoju, to jest on po prostu duży. Tutaj mam dwa ogromne lustra, za którymi kryje się szafa. Z tej strony ciuchy, a z tej strony różnego rodzaju pościele, ręczniki i szpargały. Tutaj mamy wieszak na ubrania, wykończony pięknymi czarnymi lamelkami, krzesełko, żeby można było sobie ubrać buty i szafka, do której buty można schować. No właśnie tam z powrotem. Co do rozwiązań smart house'owych, spójrzcie na to. Mogę zgasić światło, ale nie tylko tutaj, ale we wszystkich pomieszczeniach za pomocą takiej właśnie aplikacji. Dlatego, że wszystkie kontakty mam podłączone do mojego telefonu. Zresztą tak samo jak ogrzewanie podłogowe, z którego jeszcze nie zdjąłem sobie folijki. W ogóle ogrzewanie podłogowe jest wszędzie tam, gdzie są płytki. Żeby nie było zimno w jesieni czy w zimie. Czyli tu... tam w łazience i w salonie i kuchni, który zaraz zobaczycie. Mówię zaraz, bo jest tutaj jeszcze jedna rzecz i jedna ściana do zrobienia, bo jak widzicie, ściana za mną jest niezagospodarowana, a tutaj... Uj, uj,
telefon. Czekają ramki na obrazki, które kupiłem dosłownie wczoraj i chciałbym je tutaj równiutko zawiesić, żeby mieć galerię różnych ładnych obrazków, które mi się podobają. Pozwólcie, że zrobię to na szybko. Szybki timelapsik. Przemo! Sa. Jeszcze mi tu jednego ten. To masz. I jest jedyny obrazek z ramką, wieszamy i siedzi idealnie, no może prawie. Teraz chyba jest dobrze. Ej, co myślisz? Dobrze wygląda te 5 obrazków? No, jak będą obrazki, to na pewno. Tak naprawdę to tutaj nie ma 5 obrazków, jak sami widzicie, no więc jakby ktoś chciał mi zrobić jakiegoś fanarta, to możecie mi wysłać na przykład gdzieś na tu albo na maila i ja wtedy sobie wydrukuję, bo chciałbym też mieć coś od was fajnego na ścianie. Póki co, mamy tutaj 3 obrazki w jednym, co widzieliście prawdopodobnie w poprzednich odcinkach i rękawice takie, bo to znalazłem w sklepie, także 3 miejsca wolne do wzięcia, a teraz idziemy dalej do tych większych pomieszczeń. Więc teraz wchodzimy do największego i zdecydowanie najdłuższego pomieszczenia w tym mieszkaniu, czyli mojego salonu, który jest połączony z kuchnią. I jak widzieliście, jeszcze przed chwilą było tu całkowicie ciemno, mimo że mamy środek dnia, a to dlatego, że wszędzie mam zamontowane rolety, żeby móc sobie zaciemnić, gdybym spał w dzień, albo gdybyśmy nagrywali coś w dzień i potrzebowałbym takiego sztucznego światła, bo słońce w nagraniach często potrafi przeszkadzać. Co więcej, podobnie jak ogrzewanie i światła, rolety również mam na swoim systemie smart house'owym, dzięki czemu mogę sobie je jednym przyciskiem zacząć otwierać i wygląda to właśnie tak. Dobra, stop, wystarczy tego dobrego, rozejrzyjmy się teraz po salonie. Idąc od samego początku, mam tutaj drzewko bonsai, które było prezentem na parapetówkę od mojej babci. Muszę mu jeszcze zmienić doniczkę, a naprawdę ciężko dostać doniczkę na bonsaia w tym rozmiarze, taką, żeby dobrze wyglądała. Tutaj jakaś palemka, którą dostałem od moich przyjaciół na parapetówę. Tutaj wielki narożnik, żeby ja, moja rodzinka i moi przyjaciele mieli gdzie siedzieć, oglądać duży telewizor. Patrzcie na ten telewizor, on jest naprawdę wielki. No i też, żeby miał się kto gdzie przespać, bo to jest rozkładane. Co więcej, ja ogólnie nie jestem fanem jedzenia przy stoliku kawowym i to jest bardzo trudne. Wyobraźcie sobie, że w tym roku chcę tu zrobić wigilię. W zasadzie w tym roku na pewno zrobię tutaj wigilię. No i jak cała rodzina miałaby się zmieścić przy tym stole? No jest to niemalże niewykonalne, chyba że ktoś wpadnie na genialny pomysł i zrobi rzecz absolutnie cudowną. Ten stolik kosztował mi jakieś 800-900 zł, ale uwierzcie mi, byłbym w stanie dać za niego o wiele więcej, bo patrzcie na to, uwaga. Magiczna sztuczka. Ze stolika kawowego za pomocą kilku ruchów robimy wielki stół, przy którym może zjeść cała rodzina i to jest wspaniałe. Sam czasami sobie go rozkładam, wyciągam sobie laptopika, oglądam telewizję i jem sobie jednocześnie śniadanko. I na tym stole możemy też na przykład, jakby mnie złapało przeziębienie i nie mógłbym jechać do studia, otwierać paczki z gadżetami, więc taki mały, skromny gadżet, żeby nie było, że jest odcinek bez gadżetów, a zaraz mamy ich o wiele więcej. W tej paczuszce mam coś, co bardzo lubię i czym można udekorować salon. Co więcej, są tutaj 2 sztuki takich ładnych rzeczy, które z pewnością kiedyś już widzieliście na odcinkach. A pierwsza to pop figurka. Kogo, Przemo? Kura. No nie udawaj, że nie wiesz. Przemo jest wielkim fanem tej serii. Jest Kurama, oczywiście w wersji troszeczkę oversized, nie taka duża jak... I co, w sensie są jeszcze większe wersje, co widzieliście na odcinkach przebitka na ekranie. Są mniejsze wersje i są wersje pośrednie, a tutaj mamy Naruto na żabie i tym dwóm wariatom jeszcze dzisiaj będę musiał znaleźć jakieś dobre miejsce. One były dość drogie, z tego co pamiętam. Zresztą ceny w tym momencie pokazują wam się nad figurkami. No i proszę, miejsce idealne. A przynajmniej jak na razie będą leżały tu i tu. To jest moja szafka, w której zrobiłem bardzo dużo przeróbek. Obiecałem wam przeróbki, więc zaczynamy. Tą szafkę kupiłem jako sam ten korpus. Druga rzecz, którą zrobiłem, to dorobiłem do niej metalowe nóżki, dzięki czemu stoi tak jakby w powietrzu. Niestety, musiałem też zrobić takie podkładki, żeby dobrze dociskało ją do ściany. Kolejną rzeczą, którą do szafek dodałem, jest coś, czym też steruję moją aplikacją i są to LEDy pod szafeczką, które z dalszej odległości wyglądają naprawdę świetnie, szczególnie kiedy zgasimy światło i ustawimy sobie na nich jakiś ładny kolorek. No, teraz elegancko. Ale w kwestii tej szafki to jeszcze nie koniec. Mam 2 konsole, PS4 i Nintendo Switcha i na początku próbowałem je zmieścić tu, gdzie dekoder i dodatkowy modem, jednak jak widzicie, jest tu naprawdę mało miejsca. Więc wpadłem na genialny pomysł, żeby schować tę konsolę do środka, do szafki. No ale potem pomyślałem sobie, no dobra, ale playka wewnątrz tej szafki przecież się ugotuje i przestanie działać po krótkiej chwili. Wiem, bo już raz tak zrobiłem. Więc
To co zrobiłem, to oczywiście włożyłem je do szafki, ale szafkę również przerobiłem. Jak widzicie, konsolki są w środku, a tutaj mamy ukrytą listwę i przełącznik. Kiedy go włączę, zapalają się LEDy i teraz widać wszystko, co znajduje się tutaj. Bez problemu znajdę cokolwiek będę chciał, a tutaj zamontowałem wentylator do kompa, który włącza się w momencie, kiedy włączam listwę. I ten wentylator ma odwiert z tej strony, więc tutaj wchodzi sobie powietrze. Dodatkowo tu jest jeszcze jeden odwiert, żeby stąd sobie je zaciągał. Tam też dołożę jeszcze wentylator. Dajcie znać, co sądzicie o moim małym DIY w komentarzach. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nie najgorzej. I posłuchajcie, ten wentylator jest naprawdę cichutki. A i w ogóle w innych szafkach też jest podświetlenie. Jak robić, to robić. Zrobiłem LEDy wewnątrz po całej długości. Jestem z siebie dumny, jak coś tak wymajsterkuję u siebie w mieszkanku. To jest strasznie duży powód do dumy. Dobra, czas na droższe zabawki dla dużych chłopców. Chodźcie. Chciałbym przedstawić wam kogoś, kto bardzo pomaga mi w życiu codziennym. Naprawdę wiele dla mnie robi. Wykonuje te rzeczy, na które ja zazwyczaj nie mam albo nie chcę mieć czasu, czyli sprzątanie. Mam robota do sprzątania, ale to nie jest taki zwykły robot, bo słuchajcie, szukałem czegoś naprawdę high-endowego i gadżetowego. Tak więc oprócz tego, że ma on mopowanie, ma on bardzo mocne odkurzanie, to tak jak widzieliście na początku odcinka, ma on również kamerkę. Mam również zmapowane całe swoje mieszkanie i to w jakich godzinach, kiedy i w jaki sposób ma je sprzątać. Jednym guziczkiem sobie włączam sprzątanie. I patrzcie, teraz fajny triczek. Czekajcie, pokażę wam to obok mnie. Wchodzę sobie tutaj, ładuje się kamerka. Mogę sobie włączyć wersję HD, no i widzę, jak ziomeczek sobie zapyla. I co fajne, mogę być w studiu i zobaczyć, co dzieje się u mnie w domu. Nie wiem, na przykład, czy ktoś mi do domu nie wszedł. Albo gdybym miał zwierzę, albo dzieciaka, to mogę je kontrolować. I co więcej, poczekaj tutaj, Przemo, i ja pójdę do drugiego pokoju. Przemo, proszę ładnie kamerować odkurzacz. Przemo, kameruję, no. A, widzisz? Bardzo ładny odkurzacz i mówię do niego, znaczy do ciebie przez niego z drugiego pokoju. Fajne, nie? Nie, już cię wyłączam. Ej, zostaw mnie! To jest strasznie spoko zabawka, tylko Przemo mi zepsuł niszczyciel dobrej zabawy i uśmiechów dzieci. To jest gadżet, na który naprawdę nie mogę się doczekać, żeby zacząć używać znowu, bo ta waliza to tak naprawdę jest domowa bieżnia, a nie mogę jej używać, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mam na sobie taki biały pas, jestem po operacji. I jeszcze nie do końca mogę biegać, chociaż już mogłem, potem nie mogłem. A, długa historia, ale ja już chcę biegać znowu. I ja wam pokażę, jak ona wygląda. W tym momencie taka bieżnia kosztuje jakieś 2800 zł. Mi udało się ją wyhaczyć za 2600. Fajne jest w niej to, że mimo tego, że jest cholernie ciężka, to jest również na kółkach. Więc możemy sobie ją tutaj dotoczyć, następnie rozłożyć to. I teraz rozłożyć pas do biegania, ponieważ ta bieżnia, można powiedzieć, składa się, folduje się jak taki składany smartfon, co w tym wypadku jest dużo lepsze niż w przypadku smartfonów, bo dzięki temu zajmuje bardzo mało miejsca. Tą rączkę możemy sobie oczywiście podciągnąć do góry. No i teraz patrzcie na to. Daj kamerę. Mogę sobie nacisnąć na smartfonie przycisk Go. W tym momencie moja bieżnia się odpala. Ja zaczynam sobie na niej radośnie chodzić, a raczej częściej biegać. I w międzyczasie mogę oglądać telewizorek, który jest nastawiony pod kątem tak, żeby fajnie się go oglądało na bieżni. I to jest prawdziwy sztos dla kogoś, kto lubi oglądać i uprawiać sporty jednocześnie. Czyli dla mnie. No i w tajemnicy powiem wam, że niedługo po zabiegu przebiegłem na niej 10 km i to nie była najlepsza decyzja, ale dobrą decyzją jest pokazanie wam kuchni, bo jest naprawdę przepiękna. A żeby zobaczyć kuchnię, wystarczy się obrócicie tak. O, tak jeszcze tutaj, ten. No i voilà, uwaga, kuchnia unlocked. Jeszcze brakuje kilku rzeczy, na przykład nastrojowych świateł, które właśnie w tym momencie odpalam. No jak widzicie, kuchnia jest również ciemna. Wszystkie szafeczki są ładne, równe. Tutaj mam wykończenie takim, nie wiem jak to się nazywa, ja na to mówię cegiełki, takimi czarnymi cegiełkami. Podobnie zresztą jak tu, na kominie wentylacyjnym. Tu jest moja lodówka, i we wszystkich krypsach chyba się pokazuje lodówkę, nie Przemo? Napoje zero, mleko, sosy zero, moje dietetyczne żarcie, trochę szynki i masło, jakbyś chciał coś przekąsić. Chcesz coś przekąsić? Tak. Smacznego. Dzień. Idąc dalej, może nie będę pokazywał wam wszystkich szafek, bo to nuda. Tutaj zazwyczaj trzymam swoje batoniki zero. Ej! Ej!
spokojnie. Przyszły pocztą w tej wielkiej paczce i to nie tylko batony. No i właśnie, a propos kuchni. W końcu mam kuchnię, w której da się coś ładnie nagrać, więc całkiem niewykluczone, że na kanał wjadą serie kuchenne i właśnie, dlatego też pomyślałem o czymś takim. To jest blat, który jest z drewna, zresztą podobnie jak ten blat, czy ten blat, ale ten blat różni się od nich tym, że jest to, może Przemo przejść na drugą stronę? Blat, który jest cholernie ciężki, ale można go rozłożyć. Spójrzcie, tutaj są dwie takie dziurki, tutaj są takie bolce. I teraz uwaga, pokażę wam przykładowy kuchenny kadr, który wygląda właśnie tak. Zapewne będziemy jeszcze nad nim pracować, to takie mocno wstępne ustawienie i mocno wstępnie... O Jezu, to jest ciężki. Zróbmy sobie tutaj pierwszy malutki, taki totalnie malutki unboxing. A, ta paczka czekała na mnie dwa dni. I otwieram ją idealnie na wyczerpanie moich fit zapasów, bo w tym kartonie potężnym znajduje się bardzo dużo... Mój pierwszy bałagan w kuchni jest git. Bardzo dużo różnych fit przekąsek. Mam tutaj rozpuszczalne napoje zero, chipsy zrobione w 100% z sera, troszeczkę takich batoników białkowych, nowy sos zero, którego jeszcze nie testowałem. Tutaj mam karmel, o dziwo, bez kalorii i nie wiem, czy to jest dobre. Ej, to tego chcę spróbować, bo tego też jeszcze nie testowałem. O, pachnie ładnie. Kurde, to jest zaskakująco dobre, słono-słodkie. Na pewno nie ma kalorii? To ma w 100 gramach 12 kalorii, to ten słoiczek ma pewnie z 50. Ej, to jest serio? Dobrze, pyszne. Dalej, zamówiłem troszeczkę chipsów proteinowych, bo takich zwykłych staram się nie jadać. I jeszcze troszeczkę chipsów proteinowych. I na koniec jeszcze troszeczkę chipsów proteinowych. Jak widzicie, ja je bardzo lubię, a ich dawno nie było. I tak uznałem, że zamówię sobie na zapas. Przemo, potrzebuję twojej pomocy. Ja otwieram, ty wrzucaj, tu. No nie trafiasz, no Przemo, weź trafiaj, no ja nie będę 70 paczek z podłogi zbierał, dobra, stop, stop. Dość, on nie umie, ja sobie to sam poukładam. Dajcie mi sekundę. I co? Mówiłem ci, że się zmieszczą. No ledwo. Gościu, leciutko. No i właśnie, nie pokazałem wam jeszcze kilku rzeczy, więc tak na szybko. Ze sprzętu piec z dual cookiem, czyli taki podwójny, tu mogę gotować coś innego, tutaj coś innego, mikrofalówka taka sama jak piec. Tutaj mamy kuchenkę indukcyjną, ekspres do kawy, z którego piję kawę co rano, dostałem od brata na parapetówę. Dzięki, braciszku! Czajnik, stół, zlew. I teraz mamy złożony stół i teraz jest on w wersji barowej, jak widzicie. A, jeszcze jedno! Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj mam obrazek od Ines i tutaj idealnie się ten kocur wpasował. Jak widzicie, kot jest szefem kuchni, bo ma kosę w zębach. A, jeszcze to, w ogóle taka charakterystyczna rzecz dla tego mieszkania, to to, że mam tutaj bardzo dużo lampek i różnych świateł. Ja bardzo lubię mieć dużo świateł, a dużo świateł czeka też tam, w gaming roomie. Gotowi? No to wchodzimy. Uwaga. Oto i mój gaming room. Jak widzicie, jest tu dużo monitorów, dużo LEDów, stanowisko na drukarki 3D i specjalnie zostawiłem zgaszone światło, bo uważam, że tak wygląda naprawdę ładnie. Jest piękny rząd figurek, jest kratka robiona na zamówienie, monitory zamocowane na ścianie, sprytnie poukrywane kabelki, blat na długość prawie 3 metrów. I coś, co zrobiłem wczoraj, no bo patrzcie, tu jest dużo ładnych światełek, co nie? Ale drukarki wyglądają dość smutno. Tutaj oświetlenia nie było w meblach na zamówienie, więc postanowiłem, że dorobię je sam i ukryję włącznik w tym miejscu. No i tak wyglądają doświetlone drukareczki. Tu mamy panel LED, kabel jest poprowadzony taką rurką aż tam do samego końca, a tutaj nasz pstryczek do wyłączania i włączania. Jest jedna drukara. Druga drukara. Tutaj mamy pilota do klimy, dlatego że mam w moim gamingowym pokoju również klimatyzację, żeby się nie upocić, jak już będę takim spoceńcem zza klawiatury. A właśnie, tam w drugim pomieszczeniu też jest klima, więc generalnie jak będzie lato i straszne upały, to raczej mi to nie będzie straszne. No i właśnie, zaświećmy sobie tutaj światło. No i teraz wszystko wygląda właśnie tak. A, i pod tą płachtą czeka coś, za co zapłaciłem około 2000 zł i musiałem to sprowadzić z Ameryki, bo w Polsce nie dało się tego dostać. Uwaga, 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 wielkie odsłonięcie. Oto moja nowa obudowa do komputera. Tutaj będę wprowadzał z pewnością jeszcze jakieś modyfikacje, może jakieś rurki z płynem, białe podzespoły. Póki co większość bebechów jest jeszcze ze starego kompa,
ale spójrzcie na tego robota. Gdyby ktoś się zastanawiał, to jest Antek Tork i w Polsce raczej tego nie dostaniecie. I wow, ja widziałem tą obudowę wielokrotnie, gdzieś na filmikach, gdzieś na TikToku i już od dawna chciałem ją mieć, więc nie wiecie, jaką miałem radochę, jak razem z Przemem przyłożyliśmy z mojego starego komputera, który wyglądał właśnie tak, wszystkie bepechy do tego komputera. Dzięki za pomoc, Przemo, by the way, po raz kolejny. No i po zasiadnięciu, tutaj mam gadżet z odcinka na przykład, kładę sobie telefonik w tym miejscu i jest to ładowarka indukcyjna, więc telefonik zawsze będę miał naładowany. Tu mikrofon, tutaj kamerka internetowa, myszka, klawiatura. Pod fotelem włochatym mięciutki dywanik, żeby mi się tutaj podłoga parkiet drewniany nie rysował. No i tak, szanowni państwo, można uprawiać sobie godnie gaming. A, właśnie, jakby mi się znudziły kolekcje, które są aktualnie na półce, to tutaj mam dość spory zapas figurek i innych gadżetów. A co do figurek, to tutaj jeszcze mam na górze duże pop figurki. Tutaj mam szapkę gameboyową, pop figurkową, mieszaną i taką zamkniętą bardziej. A i właśnie, jak zamontowaliśmy te szafki, to zauważyłem, że jest problem, że nie dosięgam do góry, żeby sobie je tam, wiecie, opuścić, a nie chciałem za każdym razem stawać na krześle, więc dorobiłem sobie coś takiego i jest to i ładne, i funkcjonalne. Czarne łańcuszki z mocowaniem na środku, tutaj dosięgam idealnie, zamyka się łatwiutko i patrzcie, ten łańcuszek po zamknięciu kończy się w tym miejscu. I dzięki temu nie muszę go tam, wiecie, upychać, kiedy zamknę szafkę, tylko mogę po prostu zrobić tak, 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 tak. Dobre, nie? To też takie moje DIY sobie wymyśliłem. Problemem natomiast dla mnie jest to. Pusta ściana, ale na nią również mam plan. Co prawda, tak w linii czasowej nie zrobimy tego teraz, ale w tym momencie widzicie timelapsa, jak robię to na następny dzień. I teraz jeszcze nie wiem, jak to wyszło, ale mam nadzieję, że dobrze. Napiszcie mi w komentarzach, czy mój powalony pomysł na malowanie ściany ręcznie, różnymi kolorami, pędzlami, w różne napisy, wyszedł dobrze. Bo ja mam szczerą nadzieję, że tak. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ale miałem to na moim projekcie, który pokazywałem na początku odcinka. No i właśnie, co do projektu, mam dla was kilka ciekawostek. Po pierwsze, możecie się zastanawiać, kto zaprojektował mi to mieszkanie. Otóż kuchnię i łazienkę zaprojektował mi zaprzyjaźniony projektant, pozdrawiam Michał. Natomiast resztę pomieszczeń zaprojektowałem sobie samodzielnie w takich właśnie Simsach dla dorosłych. Więc jak widzicie, mamy tutaj mój zaprojektowany pokój. O tych napisach na ścianach też myślałem od samego początku. Mamy moją sypialnię, przedpokój, no i tak właśnie wygląda całe moje mieszkanko w programie, na którym sobie wszystko zaprojektowałem, a to, co miałem zaprojektowane, to poukładałem. Ciekawostka numer dwa dotyczy podziemia, undergroundu. W sensie dosłownie, kilka pięter niżej znajduje się coś, co... A zresztą pokażę wam. Dwa miejsca parkingowe, to na górze jest miejscem dla gości, a po przekręceniu kluczyka unosi się platforma, na której czeka moja fioletowa resorówka. Ciekawostka numer 3. W moim mieszkaniu mam 3 balkony i już jakiś czas temu na dwóch z tych balkonów zrobiłem sobie takie właśnie zestawy, które widzicie. Miałem ścinki drewnianych blatów z kuchni, dokupiłem sobie nóżki, a skrzyneczki, które w tym momencie widzicie na ekranie, wcześniej wisiały w pokoju, na ścianie, w moim starym mieszkaniu. Dobrze je wykorzystałem, co? Spryt 100. Ciekawostka numer 4. Za to mieszkanie w momencie jego wykupu, czyli ponad rok temu, zapłaciłem około 600 tysięcy złotych wraz z dwoma miejscami postojowymi. Natomiast remont od zera, od gołych ścian do tego, co widzicie dzisiaj, wyniósł ponad 200 tysięcy złotych. Od tego czasu mieszkania poszły w górę, więc jego wartość na ten moment przekracza 1 000 000 złotych. I wiecie co? Chyba było warto, bo przez większość życia mieszkałem dość skromnie. Zresztą w tym momencie pokazują wam się na ekranie przebitki z mojego starego mieszkania, a przy tym bardzo dużo czasu poświęcałem na swoją pracę, którą lubię. Ale mimo wszystko wkładam w to cały czas dużą część swojego życia i to też... Dzięki wam, czuję do was ogromną wdzięczność za to, że mnie śledzicie i doceniacie mój content i moje ruchy w internetach, bo gdyby nie to, to pewnie dalej bym mieszkał skromnie. Dzięki wam jestem tu, gdzie jestem. Ciekawostka numer 5. Jednym ze skromnych prezentów, które dostałem od takiego Piotrka Pawła na P, coś jak... A! Od pana Predatora oczywiście są 3 potężne 27-calowe monitory
I to są prawdziwe bestie. Mają rozdzielczość 2K, a przy tym 300 Hz odświeżania. Matryce IPS i obraz na nich jest przepiękny, prawdziwa żyleta i chodzi naprawdę gładziutko. I w tym miejscu pan Predator uznał, że też będzie prezent dla was. Szczegóły wyjaśniam wam w filmie na kanale Predatora. No i generalnie możecie zgarnąć monitor bardzo podobny do tych moich, a te są naprawdę świetne. Wyglądają ładnie i ja giga się nimi jaram. Szczegóły na kanale Predatora możecie sobie kliknąć w kartę o tutaj. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba moja nowa chata. Ja dziękuję wam wszystkim za to wieloletnie wspieranie mnie, czy to na YouTubie, w kontencie, czy też w innych rzeczach, bo dzięki temu mogę sobie właśnie tak mieszkać. Zapraszam na poprzednie odcinki. Pamiętajcie o łapie i pamiętajcie o subie, żeby widzieć wszystkie kolejne filmy, które będziemy nagrywać z tego miejsca. A teraz trzymajcie się ciepło. Cześć!